Dzień dobry, zapraszam na temat ostatni z działu drugiego, temat 19, czyli sprawiedliwość jako moralny fundament ładu społecznego. Zacznijmy od tego, że od roku 1989 państwo polskie uznawane jest za demokratyczne państwo prawa. Oznacza to, że obywatele od tego momentu mogą brać czynny udział w funkcjonowaniu państwa, chociażby przez wybory, przez głosowanie czy kandydowanie. Oznacza to również, że wszystkie organy państwowe działają na podstawie i w granicach ustanowionego prawa. I oznacza to również, że istnieje tak właśnie zwana sprawiedliwość społeczna, czyli ogólna dostępność do edukacji, zdrowia, mieszkań, pracy wszystkich obywateli danego państwa. Czym w takim razie jest ta sprawiedliwość społeczna? To jest pojęcie bardzo stare, pojęcie, które się pojawia już w czasach starożytnych, na równi z pojęciem społeczeństwa czy pojęciem państwa. Ogólnie jest to pojęcie w ogóle niejednoznaczne, w zależności od tego, w jakim społeczeństwie będziemy, w jakim czasie, na jakim terytorium, inaczej będzie tłumaczona ta sprawiedliwość społeczna. Ogólnie przyjmuje się, że sprawiedliwość społeczna to dobre postępowanie, zgodnie z przyjętymi zasadami i normami, i ta sprawiedliwość społeczna odnosi się do ludzi, gdzie człowiek jest prawy etycznie i przestrzega określonych norm i zasad, i takie poglądy pojawiały się już w starożytności, wysuwane były przez Platona czy Arystotelesa, ale również tutaj w chrześcijaństwie mówiono właśnie o tym, o tej sprawiedliwości, że człowiek jest osobą, która przestrzega określonych norm. Sprawiedliwość odnosi się również do całego społeczeństwa i jego instytucji. I tu będziemy mieli na myśli właśnie tą sprawiedliwość społeczną, czyli równy dostęp do wszelkich dóbr, które państwo oferuje. Ale sprawiedliwość odnosi się również też do działań ludzi wobec społeczeństwa. I tutaj te działania mają być oczywiście zgodnie z przyjętymi zasadami czy regułami. Przez wszystkie lata wykształciły się różne kategorie sprawiedliwości. Są takie dwie podstawowe. I te podstawowe kategorie sprawiedliwości nazywamy, że jest to sprawiedliwość rozdzielcza. I ta sprawiedliwość rozdzielcza to jest sprawiedliwość dystrybucyjna, która będzie polegała na tym, że istnieje podział dóbr materialnych w państwie, ale również podział obciążeń, jak na przykład podatki, i jest to proporcjonalne, ale mamy również takie kryterium sprawiedliwości jak sprawiedliwość wyrównawcza, czyli znowuż mówimy o podziale dóbr materialnych i obciążeń, ale tutaj ta sprawiedliwość wyrównawcza będzie dotyczyła, że każdemu porówno, niezależnie od tego, jaki wniesiemy wkład pracy i jakie mamy różnice. Ale oprócz tego, przez lata mówimy również o tym, że wykształciła się sprawiedliwość wymienna. I tutaj ona bardzo mocno funkcjonuje w takiej katolickiej społeczności, gdzie za określone dobro, które my wnosimy, powinniśmy też otrzymać określone dobro o zbliżonej wartości. Ale to również jest w prawie, czyli za to, co zrobiłeś, powinieneś dostać adekwatną karę. Do kategorii sprawiedliwości też zaliczamy sprawiedliwość właśnie prawną. Prawną, czyli taką legalną, określaną jako pewien zbiór norm, zasad, wzorców, które mają stać się wzorem dla całego społeczeństwa. Mówimy również o sprawiedliwości społecznej, czyli o takiej sprawiedliwości, gdzie możemy tutaj mówić o relacjach pomiędzy jednostką a społeczeństwem. I ta sprawiedliwość społeczna w Polsce została już określona, została zalegalizowana, można tak powiedzieć, została wprowadzona do konstytucji już w roku 1976. Oczywiście przy kolejnych nowelizacjach cały czas nam się pojawiało to określenie sprawiedliwość społeczna, ale nigdy nie było to wyjaśnione konkretnie, nigdy nie było wytłumaczone, cóż mamy na myśli, mówiąc o sprawiedliwości społecznej. Okazało się, że ta sprawiedliwość społeczna czasem potrafi być silniejsza od prawa.
Nie mamy tego w jakiś sposób unormowane. Natomiast wiemy, że właśnie sprawiedliwość, to co jest w temacie, jest fundamentem, jest moralnym fundamentem ładu społecznego. A czym jest ta moralność? Moralność to jest nic innego jak takie zasady, system wartości, według których postępujemy w danym społeczeństwie. Przez moralność możemy rozumieć na przykład etykę, czyli naukę o tym, co jest dobre, a co jest złe, całokształt naszych zachowań, postaw, i okazuje się, że wprowadzenie takiego ładu moralnego, nazwanego inaczej porządkiem moralnym, wprowadzenie tego ładu staje się podstawą sprawiedliwości. I normy moralne będą mówiły nam o tym, co jest dobre, a co jest złe, i one właśnie stanowią podstawę dobrego prawa. To temat krótki, mam nadzieję, że zrozumiały. Bardziej tutaj musimy się skupić na tym, jak rozumiemy sprawiedliwość społeczną, czym jest moralność i jakie mamy te kategorie tej sprawiedliwości. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne lekcje.